Herzlich willkommen im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft. Wir freuen uns, glaube ich, alle miteinander, dass für das Ereignis heute dieser Saal zur Verfügung steht. W sali naszej w bremeńskim parlamencie. Mam nadzieję, że spędzimy mile czas wspólnie. Ich will mich kurz selber vorstellen. Mein Name ist Henrike Müller. Ich bin hier Abgeordnete in der Bremischen Bürgerschaft, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Fraktion und... Pani chciałaby się przedstawić. Moment. Nazywa się Henrike Müller, jest tutaj posłanką w parlamencie bremeńskim Partii Zielonych i poza tym jeszcze und außerdem sagten Sie und außerdem und deswegen glaube ich habe ich die Ehre Sie heute begrüßen zu dürfen, nicht die Vorsitzende des Europaausschusses und in diesem Sinne zuständig für die Städtepartnerschaften. Przewodniczącą zarządu odpowiedzialnego za współpracę miast partnerskich. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und gemeinsam über die Ausweitung, die thematische und zielgruppenspezifische Ausweitung der Städtepartnerschaft zu sprechen. Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj Państwa tutaj powitać i że możemy poszerzyć naszą tematykę na różne zagadnienia nas interesujące. Vorher möchte ich aber Sie gerne begrüßen, nämlich vor allem unsere Gäste aus Gdansk. Herzlich willkommen in Bremen. Serdecznie, najpierw chciałabym serdecznie... Herzlich to już Państwo zrozumieliście. Naszych gości z Gdańska chciała serdecznie pozdrowić na pierwszym miejscu. Herzlich willkommen und vielen Dank der Gruppe, der Tolle Radio aus Gdansk und der CSD-Gruppe in Bremen, die das hier alles organisiert und überhaupt realisiert haben. Serdecznie dafür auch großen dziękuję Dank. Dziękuję i pozdrawiam również grupę. Grupę Tolerado z Gdańska i grupę CSD z Bremy, które to zorganizowały nasze spotkanie. Ich habe vorhin schon beim Smalltalk gesagt, der CSD in Bremen ist irgendwie immer mit heißem Wetter verbunden und mit viel Sonnenschein. Das freut uns. Es war letztes Jahr ähnlich heiß. Chciałam powiedzieć już jak w rozmowach przed rozpoczęciem naszego spotkania tutaj mówiłam, że nasze obrady CSD są zawsze związane z bardzo taką ciepłą pogodą, jest zawsze bardzo gorąco. Als letztes Jahr nach vielen, vielen Jahren, in denen Bremen ohne CSD-Demonstration auskommen musste, erstmals auch dank des hohen Engagements. Przez wiele lat spotkania CSD nie dochodziły do skutku. Und im letzten Jahr, dank des hohen Engagements der Gruppe CSD Bremen, haben wir einen fulminanten, würde ich es mal nennen, CSD-Aufmarsch in Bremen erlebt. W ubiegłym roku, dzięki działaniom właśnie CSD bremeńskiemu, mieliśmy tutaj fulminacyjne taki inaugurację spotkań tej grupy. Ein Wermutstropfen, den wir in Bremen da im letzten Jahr beklagt haben, war, dass hier vor der Tür die Regenbogenflagge nicht flatterte, wie es eigentlich erwartet war. Troszeczkę tutaj Państwo, jak zauważyliście, nie ma flagi tęczowej przed naszym parlamentem, co jest pewnym mankamentem. Und das war im Grunde die größte Fehlleistung. Sonst haben wir in Bremen, glaube ich, also ich jedenfalls nicht, keinerlei Diskriminierung, Anfeindung erlebt. To w sumie jest taki jedyny mankament, ponieważ ani ja, ani nikt tutaj nie przeżył żadnego momentu dyskryminacji czy jakiegoś zagrożenia w Bremie. Im Gegenteil, in dem CSD-Marsch fuhr sogar, wenn ich mich richtig erinnere, ein Streifenwagen der Polizei mit einem Label Proud to be gay. Richtig? Stand da. To było po angielsku, to Państwo rozumiecie. Chodzi o to, że zjechał, znaczy się towarzyszył temu pochodowi CSD w Bremie, wóz policyjny właśnie z flagą, o której Pani mówiła tutaj. Wir treffen uns heute Abend, um hier darüber zu sprechen, dass das in unserer Partnerschaft, Partnerstadt in Danzig eine ganz andere Situation, eine ganz andere alltägliche Situation und erst recht eine ganz andere Situation ist, wenn LGBTIQ-Personen sich zu einem CSD auf der Straße versammeln. Jeśli, tak jak się jesteśmy zorientowani, spotykamy się tutaj między innymi dlatego w Bremie, ponieważ w Gdańsku macie Państwo zupełnie inną, czy też dość odmienną sytuację od naszej, że są problemy, jeśli spotykacie się w ramach grup, które Pani wspominała. Die gesellschaftlichen Zustände in Polen und eben damit auch in unserer Partnerschaft Danzig sind seit Jahren nun geprägt von einer nicht nur frauenfeindlichen Politik der PiS-Partei, sondern eben auch von Homophobie und von LGBT-Feindlichkeit.
Od lat już, od kilku lat, ja może w skrócie powiem, charakteryzuje się sytuacja społeczna w Polsce tym, że no, nie zwiększa się dyskryminacja grup w ramach CSD czy tej innej grupy. Und deswegen wollen wir den Abend heute Abend nutzen, also sowohl die Bremerinnen und Bremer, die da sind, die aus dem Umland angereist sind und eben unsere Gäste aus Gdansk, um zu überlegen, wie wir gemeinsam, solidarisch dafür sorgen können. Chcielibyśmy wykorzystać ten nasz dzisiejszy wieczór tutaj, aby wspólnie z gośćmi z Gdańska i z naszymi tutaj, którzy przyjechali też z Bremy, z okolic, zastanowić się nad tym, co jeszcze można zrobić do polepszenia tej sytuacji, jaką macie Państwo w tej chwili w Polsce, znaczy się, jeśli chodzi o sprawy CSD. Dafür sorgen können, dass auch in unserer Partnerschaft wir mittelfristig mit der Hilfe von Bremerinnen und Bremern oder Norddeutschen wir Zustände bekommen, dass sich auch dort queere Community frei auf der Straße bewegen kann und właśnie chcemy się zastanowić nad tym, w jaki sposób moglibyśmy was wesprzeć tutaj z Niemiec Północnych, z Bremy, aby ta community queer miała też jakieś lepsze warunki w Polsce. Und wir gemeinsam dafür sorgen, deswegen ist es ja auch so schön, sozusagen unter dem Label der Europa-Union, der Europäischen Union miteinander zu sprechen, dafür sorgen können, dass wir auch in Ländern wie Polen dahin kommen, dass die Grundrechtecharta eingehalten und geschützt wird. Und ich bin mamy ten, tutaj tą zaletę, że pracujemy w ramach czy pod kartą Unii Europejskiej i możemy zastanowić się wspólnie, co należy zrobić, ażeby te prawa podstawowe tej karty Unii Europejskiej zostały zachowane we wszystkich tych krajach. Und ich darf vielleicht betonen, dass das Haus hier, also die Abgeordneten hier in der bremischen Bürgerschaft, da ganz hinter uns stehen und zwar ziemlich mehrheitlich bis auf die drei rechtspopulistischen sehr kleinen Gruppierungen. Muszę powiedzieć, że nasi posłowie tutaj z parlamentu bremeńskiego, no wszyscy, prawie wszyscy za nami stoją, poza trzema z tej konserwatywnej, z tej partii prawicowej AfD, znanej Państwu, to jest trzech posłów, którzy są, powiedzmy, nie za bardzo. Und wir haben tatkräftige Unterstützung auch im Europäischen Parlament. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit vorzustellen, anwesend nämlich auch unsere Europaabgeordnete Helga Trüpel, die auch ein Lied von der Auseinandersetzung mit den PiS-Leuten im Europäischen Parlament singen kann. Mamy herzlich też, willkommen. Mamy też przedstawicielkę tutaj Parlamentu Europejskiego, panią Helgę Trüpel, która może powiedzieć Państwu na temat coś swoich zmagań z przedstawicielami PiS-u w Parlamencie Europejskim. Serdecznie witamy. In diesem Sinne, also in dem solidarischen Sinne, wünsche ich uns hier jetzt interessante rund zwei Stunden und ich hoffe, wir kommen am Ende mit einem gemeinsamen Plan raus, wie wir so viele Bremerinnen und Bremer wie möglich am 26. Mai nach Gdansk zum CSD bekommen und darüber hinaus eben gemeinsam mit Tolerado weiterarbeiten können. Życzę Państwu owocnych obrad, też skrócę troszeczkę i chciałabym, abyśmy wszyscy spotkali się i może nawet jeszcze więcej nas 26 maja w Gdańsku na spotkaniu z ramienia Tolerado. Vielen Dank, schönen Abend. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Vielen Dank, Henrike, für diese tolle Eröffnung. Dankeschön. Bardzo dziękujemy, Henrike, za twoje otwarcie. Liebe Community, liebe Freunde, liebe Mitmenschen. Droga społeczności, drodzy przyjaciele, drodzy goście. Herzlich willkommen zu unserem ersten Start-Event der LGBTIQ-Städtepartnerschaft Bremen-Gdańsk. Witamy na naszym rozpoczęciu współpracy LGBTIQ pomiędzy CSD Bremen i Tolerado w Gdańsku. Unsere Namen sind einmal Nikola Dem Mrozek vom Tolerado-Verein aus Gdańsk und mein Name ist Robert Dadanski vom CSD Bremen. To jest Robert Dadański z CSD Bremen. Ja się nazywam Nikola Dem Mrozek i reprezentuję dzisiaj Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado. Heute ist ein schöner Tag. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Der Grund, warum wir uns hier heute treffen, ist kein so schöner.
Dzisiaj mamy piękny dzień, ale powód, dla którego się tutaj spotykamy, nie jest już tak wspaniały. Wir sind alle gegen LGBTI-Diskriminierung und genau deswegen haben wir uns getroffen. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ wszyscy jesteśmy przeciwni dyskryminacji osób LGBTIQ. Und wir sind ganz ehrlich von eurer Anwesenheit oder von eurer Resonanz überwältigt und freuen uns und danken euch dafür, dass ihr hier seid. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wasze przybycie dzisiaj tutaj. Wir danken euch besonders, weil das Wetter draußen so schön ist und eigentlich man auch in der Sonne liegen könnte. Że zamiast spędzać ten słoneczny dzień na plaży, jesteście dzisiaj tutaj razem z nami. Wir danken auch den Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft und des Europaparlaments, die auch hier bei uns anwesend sein können. Dziękujemy także radnym parlamentu w Bremie za to, że zamiast spędzać dzisiejszy dzień z rodziną, zdecydowali się być dzisiaj razem z nami. Henrike, vielen Dank für deine Rede. Ich fand sie sehr toll, ganz persönlich. Aber auch noch einen ganz tollen Dank an unsere Organisationen, wie zum Beispiel das Rat und Tat, der Völklinger Kreis, aber auch die Deutsch-Polnische Gesellschaft, die uns unterstützen, diese Veranstaltung hier überhaupt zu machen. Oczywiście dziękujemy Henrike Müller za otwarcie naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy także parlamentowi w Bremie za możliwość spotkania się tutaj w tym miejscu. Dziękujemy również organizacjom Rat i Tat oraz Völklinger Kreis. Przepraszam. Also ich habe ihn verstanden. Powód, dla którego się tu widzimy, nie jest piękny. Der Grund, warum wir uns hier treffen, ist kein schöner. Aber trotzdem, heute feiern wir unsere neue Partnerschaft, die LGBTIQ-Städtepartnerschaft zwischen Bremen und Dyings. Ale dzisiaj przede wszystkim świętujemy nawiązanie naszej współpracy pomiędzy Bremą a Gdańskiem. Die Zusammenarbeit von Tolerado aus Danzig und Bremen. Pomiędzy Tolerado a CSD Bremen. Wir sind zwei Vereine, zwei Städte, ein Europa. Und sind wir wirklich ein Europa? Dwie organizacje, dwa miasta, jedna Europa. Czy naprawdę jesteśmy jedną Europą? Ich heiße Svenja, ich bin 16 Jahre alt und wohne in Bremen. Hallo? Ja. Okay, Sie haben mich auch so verstanden. Jestem Hania, mam 17 lat i jestem z Gdańska. Ich bin Hanna, habe 14 Jahre. 17. Bin 17 Jahre alt und komme aus Danzig. Ich habe keine Angst davor, von meinen Freunden offen über meine Sexualität zu sprechen. Nie boję się mówić z moimi kolegami czy przyjaciółmi o mojej seksualności. Wiele osób, które znam, miałyby coś przeciwko, jeżeli bym powiedziała o tym, że należę do grona LGBT. Viele Personen hätten etwas dagegen, wenn ich darüber sprechen würde, wie meine Neigungen sind. Wenn ich durch die Stadt gehe, reagiert kaum ein Mensch. Jak chodzę przez miasto, to jestem po prostu człowiekiem. Und die meisten lächeln uns zu. I również wszyscy się uśmiechają w stosunku do nas. W Gdańsku to wygląda troszeczkę inaczej. Często można spotkać się z wyzwiskami, gwizdaniem na dwie chodzące razem dziewczyny. Bei uns sieht das mitunter etwas anders aus. Viele pfeifen, wenn sie zwei Mädchen zusammen sehen. Traktowanie nas jak przedmioty albo dziwadła, a nie jak ludzi. Wir werden so als etwas Außerirdisches oder als Gegenstände angesehen. Auf dem CSD in Bremen habe ich nur fröhliche Menschen erlebt. Viele sind sogar zu uns gekommen und haben unser Team umarmt. Jak przy pochodzie w Bremie, to widziałem tylko wesołych ludzi. Dużo ludzi po prostu doszło do nas i objęło nas. U nas to wyglądało też znowu troszkę inaczej. Das sieht bei uns auch ein wenig anders aus.
w zeszłym roku na Marsz Równości mimo obecności policji nie obwohl było tutaj spotkania. Letztes Mal die Polizei dabei war und unseren Marsch gesichert hat, war es nicht einfach. Ludzie z antyprotestu potrafili być agresywni i nas po drodze wyzywać albo śpiewać piosenki niekoniecznie pochlebne. Es gab eine Reihe von aggressiven Menschen, die uns beschimpft haben, das war nicht einfach. Tak, ja będę. Dziękujemy Sveni, dziękujemy Hannie. Wir möchten Hanna und wie hieß die andere beide Dame? Hanna. Und Svenja danken. Drodzy Państwo. Sehr geehrte Damen und Herren. Svenja i Hanna zaprezentowały nam różnicę pomiędzy życiem w Bremie i życiem w Gdańsku. Svenja und Hanna, die haben uns die Unterschiede zwischen dem Leben in Bremen und Danzig gezeigt. Niestety, w ostatnim czasie z przykrością obserwujemy nasilenie się aktywności radykalnych grup o zabarwieniu nacjonalistycznym. Leider haben wir es in letzter Zeit verstärkt mit radikalen Gruppen, die nationalistisch gefärbt sind, zu tun. O ile jeszcze niedawno działały one w ukryciu. Sie in der Vergangenheit haben sie noch so etwas versteckt gewirkt. O tyle teraz mają ciche przyzwolenie naszej partii rządzącej. Aber inzwischen haben sie das stille Einverständnis der regierenden Partei. Zaledwie tydzień temu Gdańskiem wstrząsnął pochód ponad 100 osób ubranych na czarno i wykrzykujących nienawistne hasła. Es war erschreckend vor einer Woche, erst vor einer Woche, so ein Marsch zu sehen von Leuten, die schwarz angezogen waren und Hassparolen skandierten. W obstawie policji maszerowali przez centrum naszego miasta. Und das in Begleitung der Polizei durchs Zentrum unserer Stadt. Od 2015 roku Polską rządzi Partia Prawo i Sprawiedliwość. Seit 2015 regiert in Polen die Partei Recht und Gerechtigkeit, polnisch PiS. Partia o zabarwieniu silnie konserwatywnym, odwołująca się do haseł ksenofobicznych, nacjonalistycznych, a także homofobicznych. Das ist eine Partei mit nacjonalistischem Einschlag, mit Ausländerfeindlichkeit und Feindlichkeit gegenüber Gleichgeschlechtlich. Partia, która swoimi działaniami próbuje zniszczyć niezależność wszelkich instytucji, które mogłyby podważyć jej władzę. Das ist eine Partei, die versucht, alle Organisationen zu zerschmettern, die ihren Weiterbestand an der Macht gefährden könnten. W dwa miesiące po objęciu przez nich władzy zostały przejęte media publiczne. Die öffentlichen Medien wurden schon zwei Monate, nachdem sie die Macht ergriffen hatten, übernommen. W telewizji regularnie atakowane są pozarządowe organizacje, w tym także Tolerado. Außerparlamentarische Organisationen werden regelmäßig angegriffen und attackiert, unter anderem auch Tolerado. Przedstawiono nas jako organizację silnie, skrajnie lewicową, która próbuje zniszczyć tradycyjny model rodziny w Polsce. Wir werden dargestellt als eine extrem linke Organisation, die versucht, das traditionelle Familienmodell in Polen zu zerstören. Która jest finansowana w rzekomo niejasny sposób przez zagraniczne instytucje, które próbują zniszczyć nasz kraj. Die irgendwo unklar oder unsicher finanziert wird, insbesondere aus dem Ausland. Media rządzące wykorzystują każdą okazję do zobrzydzenia osób LGBT. Die Medien nutzen jede Gelegenheit, oder die offiziellen Medien nutzen jede Gelegenheit, Personen, die zur LGBTIQ gehören, zu diskriminieren oder zu blamieren. W miniony weekend prezes partii rządzącej
Jarosław Kaczyński powiedział wprost. Der Vorsitzende der Partei Jarosław Kaczyński sagte gerade heraus. Póki my rządzimy, solange wir regieren, żadnych małżeństw homoseksualnych w Polsce nie będzie. Wird es keine gleichgeschlechtlichen Ehen in Polen geben. Po raz kolejny mamy do czynienia z cyniczną próbą wykorzystania osób LGBTIQ jako straszaka mobilizującego wyborców. Wir sehen auch, dass die Personen, die zu diesem Kreis, also LGBTIQ, gehören, sozusagen als, ja, wie würde man sagen, als Angstmacher für die neuen Wahlen genutzt werden. W zeszłym roku partia rządząca przeprowadziła atak na niezależność władzy sądowniczej. Im vorigen Jahr hat die regierende Partei einen Angriff auf die Gerichte, auf die Unabhängigkeit der Gerichte vorgenommen. Trybunał Konstytucyjny został zdominowany przez sędziów z nominacji partyjnej. Das Verfassungstribunal wurde, dort wurden die Richter ersetzt durch der parteihörige Personen. Prezesi sądów rejonowych i okręgowych mogą być powoływani i odwoływani bezpośrednio przez ministra spraw, przez ministra sprawiedliwości. Die Vorsitzenden Richter der, der Gerichte können unmittelbar abberufen werden durch das entsprechende Ministerium. Działania te budzą w nas uzasadniony niepokój o niezależność sądów. Diese Schritte, die beunruhigen uns natürlich, wenn es um die Unabhängigkeit der Gerichte geht. Sądów, które do tej pory były często dla nas jedyną szansą dochodzenia sprawiedliwości. Denn die Gerichte waren bis zu diesem Zeitpunkt oft die einzige Chance, die Gerechtigkeit zu erlangen. Oder Recht zu erlangen. 2015 roku, w czasie organizowanego przez nas pierwszego Marszu Równości, 2015, als wir den ersten Marsch der Gleichen oder der Gleichheit organisiert haben, Radna Gdańska, Anna Kołakowska, hat eine Abgeordnete in Danzig, Anna Kołakowska, wraz z rodziną usiadła na jezdni, czy zablokowała nasz marsz na ponad 20 minut. Unseren Marsch 20 Minuten lang blockiert, indem sie sich auf die Straße zusammen mit ihrer Familie gesetzt hat. W 2016 roku, im Jahre 2016, podczas drugiego przemarszu byliśmy zmuszeni do zmiany trasy. Im Jahre 2016 haben wir mussten wir die, den Verlauf unserer Demonstration ändern. Ponad 200 Kontrmanifestantów czekało na nas. 200 Gegner haben auf uns gewartet. Skończyło się zamieszkami w centrum miasta i zatrzymaniem kilkudziesięciu osób. Es gab dort Perturbationen im Zentrum der Stadt und es wurden einige verhaftet. W 2017 roku ponownie byliśmy zmuszeni zmienić trasę. Auch 2017 mussten wir den Verlauf unseres Marsches ändern. Tym razem w mieście było zgłoszonych kilkadziesiąt kontrmanifestacji. Diesmal gab es etwa einige zig Gegendemonstranten. Pani radna nie została w żaden sposób ukarana za swoje występki. Die Abgeordnete wurde überhaupt nicht belangt, gerichtlich belangt. Mimo trwającej ponad rok rozprawy i wyczerpującego materiału dowodowego, der Prozess dauert schon über ein Jahr und das Beweismaterial ist sehr ausführlich. Sąd odstąpił od wymierzenia kary za blokadę pierwszego marszu. So hat das Gericht davon abgesehen, Frau Kołakowska zu bestrafen. Rok później minister, ein Jahr später, minister spraw wewnętrznych interweniował w sprawie burt w mieście w czasie marszu. Hat der Minister für Inneres interveniert während des Marsches, den wir durchgeführt haben.
ale nie interweniował w naszej obronie. Aber nicht um uns zu schützen. Interweniował w obronie córki pani Anny Kołakowskiej, sondern im Sinne der Tochter von Frau Anna Kołakowska, zlecając kontrolę w policji, die eine, sie haben eine Polizeikontrolle durchgeführt, czy aby policja nie była zbyt brutalna wobec niej, zatrzymując ją. Und es wurde dann versucht zu erklären, ob die Polizei da nicht zu aggressiv gegenüber der Tochter der Abgeordneten war. Rok temu byliśmy organizatorami pikniku tęczowych rodzin. Wir waren vor einem Jahr ein Organisator von eines Regenbogenpicknicks. W wydarzeniu brało udział kilkadziesiąt rodzin z dziećmi. Einige zig Familien mit Kindern nahmen daran teil. Spodziewaliśmy się fantastycznej zabawy. Wir dachten eigentlich, das wird ein tolles Fest. Jednak klub, w którym się spotkaliśmy, został otoczony. Aber der Club, in dem wir uns getroffen haben, wurde umzingelt. Przez kilkanaście osób wyposażonych w wulgarne transparenty. Von einigen zig Personen, die mit vulgären Transparenten. Puszczających w naszym kierunku. Die vulgäre Transparente hatten und die in unsere Richtung. Głośną, obraźliwą muzykę. Beleidigende Musikstücke sandten. Piknikowa zabawa przerodziła się w koszmar. Das wurde für uns ein Albtraum. Wezwana na miejsce policja odmówiła interwencji. Die angeforderte Polizei hat nicht interveniert. Biednie przyglądała się tylko sytuacji. Sondern nur passiv zugeschaut. Później także prokuratura odmówiła podjęcia śledztwa w sprawie. Ebenfalls später hat die Staatsanwaltschaft abgelehnt, ein entsprechendes Verfahren zu eröffnen. Powołując się na niską szkodliwość społeczną czynu. Aufgrund der niedrigen Gesellschaft, des niedrigen gesellschaftlichen oder sozialen Schadens. Za miesiąc mamy w Gdańsku kolejny marsz. In einem Monat haben wir die nächste Demo oder den nächsten Marsch in Gdańsk. Wiem, że znowu spotkamy się z oporem. Wir gehen eigentlich davon aus, dass es wieder Widerstand geben wird. Dlatego każde wsparcie jest dla nas w tej sytuacji nieocenione. Deshalb ist für uns jede Unterstützung von besonderer Wichtigkeit. Dlatego nasze partnerstwo, nasza przyjaźń jest nieoceniona. Und deshalb kann man nicht genug die Partnerschaft und unsere Freundschaft wertschätzen. I daje nadzieję, że wspólnie uczynimy ten świat trochę lepszym. Und gibt uns die Hoffnung, dass wir gemeinsam die Welt ein wenig besser machen können. Okay. Vielen Dank, lieber Nico. Dziękuję Ci bardzo za wymowę, Nico. Wir im CSD-Verein waren schon sehr gerührt und betroffen, als wir diese Informationen erhalten haben. Bardzo nas te informacje, które właśnie Nico przekazał, bardzo nas trafili, jak się my dowiedzieliśmy w naszym klubie. Na początku tego wieczoru powiedziałem, że to jest ładny dzień. Zu Beginn dieses Abends habe ich gesagt, das ist ein toller Tag. Und es hat sich gar nichts geändert. Nic się nie zmieniło. Auch wenn das alles heute ein bisschen deprimierend ist, das alles zu hören, nawet gdy to jest trochę, gdy to nie jest wesołe, takie rzeczy posłuchać. Auch wenn das alles uns sehr fassungslos macht, nawet gdy to wszystko nas bardzo obarcza. Heute ist ein guter Tag. Dzisiaj jest dobry dzień, bo my zaczęliśmy współpracę, weil wir mit der Zusammenarbeit angefangen haben. Ich selbst komme aus Polen und habe dort Familie.
Urodziłem się w Polsce i także mam rodzinę w Polsce. Trotzdem war ich 20 Jahre nicht in Polen gewesen und haben wir meine Familie dort nicht besucht. Mimo to około 20 lat mnie nie było w Polsce i nie odwiedziałem mojej rodziny. Warum ich meine Heimat nicht besuchen konnte oder wollte oder einfach gemieden habe, ist heute wohl bewusst geworden. Dlaczego unikałem mojej ojczyzny, to Nico to dosyć dobrze wytłumaczył. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige, der aus Polen kommt und relativ ähnlich über diese Situation denkt. I na pewno nie jestem jeden jedyny, który z Polski pochodzi. I tak samo, myśli. Mit dieser Partnerschaft ändert sich eine ganze Menge. Z tym partnerstwem dużo się zaczęło zmieniać. Zobaczcie na mnie. Ja tutaj stoję i mówię po raz pierwszy po polsku i po niemiecku, co parę lat temu bym nigdy nie zrobił. Noch vor einigen Jahren würde ich sowas wie heute, dass ich auf Deutsch und Polnisch spreche, nicht machen. An dieser Stelle, liebe Polen, bitte entschuldigt meine eigene Grammatik. Drodzy Polacy, bardzo przeproście mi moją własną gramatykę polską. Aber überlegt mal, wenn diese Partnerschaft bei mir sowas bewirkt, ale pomyślcie, gdy to partnerstwo już u mnie coś takiego zmieniło, co to zmieniło u Nico i u tych aktywistów w Polsce? Co to znaczy dla nich? Was bewirkt diese Partnerschaft bei den Aktivisten in Polen und bei Nico und bei allen anderen? Dabei ist das eigentlich so einfach und so verrückt. To jest takie proste i takie szalone. Warum ist ein kleiner dummer Strich auf einer Landkarte quer durch Europa der Grund für so einen großen Unterschied? Dlaczego taka mała głupia kreska na mapie Europy jest powodem takich wielkich różnic? Die Entfernung kann es nicht sein. Odległość to nie może być. Bo 4,5 godziny jedzie się samochodem do Polski, a do Stuttgartu 6. Die Entfernung kann es nicht sein, weil nach Polen sind das 4,5 Stunden mit dem Auto, nach Stuttgart sind das 6. Es ist Zeit für eine echte Zusammenarbeit. Jest czas na współpracę. Denn es ist ein Europa, es ist unser Europa und es ist auch dein Europa. To jest jedna Europa, to jest nasza Europa i to jest też twoja Europa. Zrób coś z tego, dziękujemy. Mach was draus, ich danke euch. So, ich bin durch, skończyłem. I zapraszamy Nico i Tolerado i CSD na napoje. Wir laden euch jetzt herzlich ein, gemeinsam mit uns noch ein bisschen zu klönen bei Sekt und Getränken und viel Spaß bei den Unterhaltungen.